Cześć, witam Was na kanale Hodowla Ptaków Inkubowanych i dzisiaj postanowiłem nasadzić indyczkę na jajka, ponieważ od 2 tygodni cały czas siedzi, schodzi, no i w ogóle, więc tutaj już wywaliłem gnój, tak jak możecie już zauważyć, tutaj widły, żeby jakoś ta praca szybko poszła. Dzisiaj niedziela, ale chcę to szybko zrobić, także tutaj wielkiej roboty nie ma. Przygotowałem wapno, siano, słoma. No i teraz tu zwapnuję to. Możecie zobaczyć, to jest wapno Dezosan Vigor, dobra. Także to jest takie specjalnie do dezynfekcji. To trochę tutaj pospiemy górę. No, musicie to stąd wyleźć. Jazda. Kogut. No, musisz wyjść. No. Nieuparte stworzenie, dobra. Cyk. Parę razy tak sypnę. Wezmę sobie to. No, nie wchodzisz tutaj, no kurde. Dajcie porobić trochę. No i co? W tak właśnie przygotowanym pomieszczeniu można indykę właśnie nasadzać, bo to jest idealnie przygotowane miejsce właśnie do niej. Od robaca, wszystkie robaki takie, wiecie, żeby jak będzie tam w środku pod spodem, będzie się tam zagrzewała z nimi, co nie? Z tymi jajeczkami, to żeby jakieś tam robaki nie przylegały do jej ciałka. Powinno to się robić w maseczce oczywiście, no ale ja nie robię tego w maseczce. Także to jest właśnie dla świń, dla zwierząt jakichś innych, dla kur, dla koni, no i jeszcze dla innych zwierząt. Także 10 kg tego jest, kosztuje to 40 zł. Specjalnie sobie to tutaj napisałem markerem. No i co? Właśnie to jest specjalnie do dezynfekcji, co nie? No i dobra, i teraz można... Czekajcie, ja tu rękawiczkę sobie wezmę. Dzisiaj będzie taki krótki odcinek, bo specjalnie chciałem tylko to zrobić. O, naszczelemy. Teraz to zatrzymam, bo tu porozwalam jedno ręko ciężko. Jeszcze w kurniku trochę to dodałem. To i tak praktycznie jest bezużyteczne, bo to jest już po terminie. No i ciekawe, czy to zadziała, ale... Myślę, że coś tam zadziała, a kury się tym nie poduszą, bo dałem jedno dosłownie taką szufeleczkę, machnęłem i to ich nic tu się nie stanie tym kurom, jak coś, żebyście zaraz nie pisali w komentarzu, że kury chcesz dusić. Nie. Jak już się robi taką dezynfekcję, naprawdę to trzeba przynajmniej z pół takiej paczki wywalić, ale jedna taka łyżka to się nic nie stanie. No dobra, także lecimy. Tam mi zabrakło w ogóle słomy, siana, to muszę tam podrzucić jeszcze. I właśnie, czekajcie, ja wam pokażę, która ta indyka. Już wam pokazuję. Proszę bardzo, ta cały czas siedzi na jajkach. Zobaczcie, ile kur przy niej. Także to trzeba indykę przesadzić. Jak będzie się działa, to będzie się działa. Jak nie będzie, to nie będzie, to je odstawię. No ale chcę spróbować przynajmniej. Także już tutaj jest pościelone. Proszę bardzo, ściółka jest, zaraz wrzucam oponę. Specjalnie taką wybrałem, ponieważ jest woda. Góra też potrzebuje wilgotności. No także przystępuję już to oponę wrzucać tutaj do tego pomieszczenia. No i włożę w nią siano i tam włożę też jajeczka. No i zobaczymy, co z tego będzie. Zaraz jeszcze indykę wrzucę tutaj, dobra. Pany przyglądają, dziwo. A takie info jeszcze, właśnie ta araukana nie znosi jaj, także zrobiła sobie mały odpoczynek. No i to trzeba uszanować. A jeszcze miałem powiedzieć, że dzisiaj kolejny nie wypał z rynkiem. No ja tego wam nie będę obiecywał, po prostu co się pojawi na kanale, no to będzie, co nie? Jak coś ciekawego będę robił, a no nie mogłem, no. Dzisiaj taki śnieg padał, zaraz pokazywałam wam chyba na dworze, jak jest. Proszę bardzo, śnieg nawalił. Po prostu wstałem, przez okno patrzę. O,
dlatego trzeba już nastawiać inkubator. Patrzę przez okno i mówię, kurde mać, no miałem jechać na rynek, no i znów nie pojadę, co nie? No masakra, no. Tak się rozpadał śnieg, że po prostu, no, by nie szło samochodem jechać w ogóle. No, ja nic nie poradzę, no, taki pech, takiego mam pecha po prostu, widzowie. No dobrze, także ja już to wolniej, no i wszystko wam powiedziałem. No i teraz oponę wrzucam, indykę przynoszę, żarcie. Ja pierw trochę wezmę żarcie, potem indykę na samym końcu. I jajka oczywiście, bo bez jajek się nie obędzie. No dobra, także ja już działam. Dobrze, także tak to zrobiłem, upchałem tam specjalnie mocno słomy. I tam jajka teraz wstawię. I jeszcze tutaj zabezpieczę, bo jest dziura, blachę dam i będzie wszystko malinka. Bo tutaj był stary odchowalnik dla kurczaków. No także teraz jajeczka przynoszę, żaru, poidło i siokro. I wchodzimy tutaj z indyką. Znalazłem takie właśnie poidełko i tam jest karmnik. Myślę, że to wystarczy w zupełności. Ona raczej dużo nie będzie piła. No ale tam wleję jej. Będę musiał patrzeć właśnie jak będzie mróz, bo może woda przymarznąć, to też lipa. Dobra, mamy karmnik. Teraz coś wleję. No kot, to nie dla ciebie niestety. Dzisiaj będzie potem coś innego. Rzucę. Ustawię to, bo ciężko. Jak sobie jedną ręką. O, dobra. Zbijemy to wszystko. Sypiemy pokarmu. Ok, jeszcze stąd trochę jest. Sypiemy jej. Dobra. Myślę, że tyle wystarczy. Połowa mu się zbryli. Będzie potem ciężko to zrobić. Dobra, mamy to uszykowane. I teraz wody wleję. Odkręcę. Ale jedną ręką nie dam rady. Także tak powoli to się prezentuje. Jeszcze tutaj jajek dołożę. Karmnik już z żarciem jest, proszę bardzo. No i dobra, i teraz poidło. Jeszcze jajek trochę doniosę i tyle. No i wielka chwila. Wielka chwila, moi drodzy. Indyka siedzi na jajkach. Siedzi na jajkach. Ja wam pokażę to z daleka. Także trzymajcie kciuki oczywiście w górę. Czekamy za miesiąc, no albo zejdzie z jajki, no i nie wiadomo co się stanie. No ale jestem mega zadowolony, także łapeczka w górę oczywiście się należy, bo się udało. No i zobaczymy, czy coś się wylęgnie z jajeczka. Także jeszcze raz, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, no i oglądajcie, bądźcie na moim kanale, to zobaczycie efekty. Także trzymajcie się i do następnego, elu! Drodzy, zostawiłem oczywiście jeszcze blachy, bo kury będą tam obsrywać, także nie możemy do tego dopuścić. I trochę przyłożyłem blachy, także żeby nie wchodziły jeszcze dziury tam, załatałem deskę tam, żeby blacha się nie wyginała. Jeszcze trochę tam dołatam, oczywiście trochę indyka wyszła się, spłoszyła, ale to nic takiego. Myślę, że będzie się działa, także jeszcze raz zostawcie łapeczkę i ja lecę, siemanko. I got broads in Atlanta, just a dog in the family.